Znajdujemy się w centrum kongresowym ICE i jesteśmy już po koncercie duetu Dustin O'Halloran i kurde, ten drugi, nie mogę go zapamiętać, Hojszka, którzy napisali muzykę do filmu Lion, Droga do domu. Był to koncert serii Cinematic Piano, takie koncerty z duszą, kameralne, klimatyczne, coś w stylu przy światełku i z lampką wina. Było rewelacyjnie, nie wiem czemu, ale przemawiają do mnie takie minimalistyczne koncerty. Samo piano i tam jakieś niewielkie wspomagania w postaci innych instrumentów, czy też jakichś dodatkowych mikserów tworzących jakiś taki efekt trochę wzbogacający samo piano, samo pianino. No cóż, nie wiem, no ja jestem w niebo wzięty, że tak powiem, i muszę przyznać, że koncert był naprawdę świetnie poprowadzony i że no poprowadzony, no był bardzo minimalistyczny w swojej postaci, ale w tym przypadku w minimalizmie była siła i moc i to rzeczywiście zadziałało. Chociaż widownia była, nie pękała w szwach, zresztą na ostatnim koncercie w tamtym roku, co pamiętam, też nie było jakoś dużo tłumu, ale zaś był on zorganizowany w tej małej salce zaraz obok, sali audytoryjnej. A teraz było w sali audytoryjnej i ona, widać było, że nie jest dopchana, nie jest nawet w jakiś sposób wypełniona tak, powiedzmy, jakoś, żeby było, żeby nie było, że jest pusto, także troszeczkę wiało tą pustką, ale myślę, że w żaden sposób to nie przeszkodziło twórcom pokazać wszystko, co chcieli nam zaprezentować. Zaprezentowali nam przede wszystkim muzykę do filmu Lion, Droga do domu, którą współtworzyli, będąc na dwóch osobnych kontynentach, także współpraca była nietypowa, ale udało im się dojść do porozumienia. Zresztą nominacja do Oscara mówi sama za siebie. No, koncert przebiegł błyskawicznie, przebiegł prosto i bez problemów. Na sam koniec twórcy, którzy są, byli dobrymi znajomymi z Johanem Johanssonem, który niestety od nas ostatnio odszedł, zagrali nam pierwszy utwór z jego albumu Orfi z takim prześladującym motywem właśnie wygranym na pianinie. Także no cóż, no ja jestem zadowolony i myślę, że widownia też była zadowolona, zresztą gromkie brawa to powinny udowodnić. Jak na razie to tyle z Centrum Kongresowego, prawdopodobnie jeszcze do niego tutaj wrócimy, ale na razie czas się zbierać na kolejną filmową sobotnią galę, która właśnie za niedługo się odbędzie. Sobotnią galę, czyli to jedno z największych, właściwie największe zawsze wydarzenie całego festiwalu, bo niedzielny koncert to jest już takie domknięcie, także zmierzamy na największe wydarzenie.
Za nami już wydarzenia dnia czwartego. To była sobota i była to sobota pełna wrażeń, albowiem po południu mieliśmy klimatyczne cinematic piano, a wieczorem w Tauron Arenie wielka gala 11. edycji Festiwalu Muzyki Filmowej Video Games Music Gala. To, co twórcy nam przygotowali, to był taki taka składanka jednych z najsłynniejszych utworów ze świata gier, ale było to też jakby taka podróż w przeszłość, pokazująca nam ewolucję, przede wszystkim właśnie ewolucję i to, w jakim kierunku zmierza muzyka filmowa, jaka jest teraz i jaka była kiedyś na samym początku, i głównym właśnie tematem były motywy przewodnie do gier, które właśnie zaczęły nakreślać ten gatunek muzyki do gier. I później mieliśmy właśnie jedne z aktualnych, jak na przykład Wiedźmin 3 Dziki Gon. Było to bardzo ciekawe wydarzenie, muszę przyznać. Nie spodziewałem się, że odbędzie się właśnie w taki sposób. Myślałem, że inaczej to będzie wyglądać, ale nie można powiedzieć, że jestem w jakiś sposób zawiedziony, ponieważ muzyka była rzeczywiście ciekawa i bardzo ujmująca, także no cóż, i tak czy siak, było fajnie. Jeśli chodzi o samą galę, to przebiegło właśnie bezproblemowo. Twórcy po raz pierwszy zastosowali, jak oni to sami nazwali, oprawę graficzną podczas po prostu wykonywania muzyki zamiast projekcji z gier. Były czasami jakieś takie animacje. No cóż, nie mogę powiedzieć, że zawsze wypadały rewelacyjnie, bo czasami były dosyć pokraczne. Ale koniec końców nadawały całej gali taki wizualny wydźwięk, taki konkretny i spójny. Także, no cóż, tutaj nie mogę wiele zarzucić, sam animacje wyglądały fajnie, tylko po prostu nie wiem, czy się wpasowały do końca w sam klimat uroczystości i po prostu tą muzykę graną. No nie wiem, no to jest już kwestia dyskusyjna, tak czy siak, no i tak muzyka jest tutaj najważniejsza. Na razie to już tyle, sobota minęła nam szybko i bardzo przyjemnie. No teraz już został nam ostatni dzień, no prawie ostatni dzień, ponieważ poniedziałek tylko kino plenerowe, ale jeśli chodzi o główne pasmo wydarzeń, to już jest koniec, to już będzie koniec. Casino Royale z muzyką na żywo, Tauron Arena Kraków, jutro. Oprócz tego przygotowujemy dla Was w ostatnim filmiku z relacji z Casino Royale. Będzie również podsumowanie całego festiwalu oraz jakiś dodatkowy komentarz czy coś takiego. Ogólnie będzie podsumowanie całego festiwalu. Także do zobaczenia w ostatnim wideo, w ostatniej relacji. No i tyle. Do zobaczenia. Cześć.